Dzień dobry, tu testerki szczęścia, Beksalala. Dzień dobry, z tej strony Kaprylda. Dzisiejszy odcinek będzie kontynuacją odcinka poprzedniego, ponieważ wszystko się zaczęło od kanału pani Beaty, a potem nagle stał się cud. Któregoś dnia poznałam Kapryldę, jak pamiętacie, opowiadałam, jak to było. Nazywała się wtedy I Just Like Singing i też się właściwie nadal trochę tak nazywa, ale najczęściej nazywa się Kaprylda. Gdy nawiązałyśmy kontakt, to I Just Like Singing, Kaprylda, zaczęła nam pokazywać różne swoje piosenki i swoją twórczość na swoim kanale. I ja zobaczyłam, że to jest tak zdolna osoba i tak fajna, i tak pozytywna, że zapragnęłam, żeby ten jej kanał bardzo się rozwinął i żeby tam przyszły różne takie osoby, no takie z naszego grona, wysoko wrażliwe, fajne, myślące trochę inaczej, i nie wiedziałam, jak te osoby tam zebrać, co zrobić, żeby jakoś tam, żeśmy się tam jakoś spotkali, bo już tam było kilka osób, prawda, z którymi sobie wymienialiśmy komentarze i jak te osoby ściągnąć do Kapryldy. No i wpadłam na taki pomysł, że pod którymś filmikiem pani Beaty napisałam zaproszenie do Kapryldy na kanał na ognisko. I Kaprylda urządziła nam ognisko. Pamiętam ten dzień. Przyszły różne fajne osoby. Pamiętasz ten dzień? Tak. Tak było. Już? Pamiętam, była marchewka na talerzu. I były pianki marshmallow, pamiętasz? Tak. Ja nad tym ogniskiem, czyli nad świeczką, taką chyba czerwona świeczka to była wtedy, ja sobie topiłam tą piankę nabitą na wykałaczkę. I zrobiłaś prawdziwe ognisko. I my wszyscy poczuliśmy ten klimat i tam zawiązały się właśnie takie szczególne więzi. A pamiętasz, co ja wtedy śpiewałam? Nie przypomniałam sobie, matko. Kurczę, powinnam. No bo nawet filmiku nie obejrzałaś pewnie. No. Nie. Wszystko postanowiłam z pamięci odtworzyć. No i tak jest najlepiej, bo takie są najfajniejsze wspomnienia. Nie? To była kołysanka dla nieznajomej filmików. Wtedy. Odtworzyłam cię kilka filmików, ale z piosenkami głównie. No tak, bo filmików z grami i tam innych, z innymi pierdołami już nie ma, są jako prywatne. Już tak nie chciałam, taki za duży miszmasz był na tym kanale i tak mówię, niech będzie tylko muzyczny. Chociaż tamte, no jeszcze dojdziemy do tych gier, ale to były jakieś tam wspomnienia. Leonas, no. W każdym razie było to ognisko i przyszły tam różne osoby od pani Beaty, ale później zostały takie, no same te, takie takie właśnie jak my, tak? Pasujące najbardziej do ciebie, do mnie. Te, które już tam z nami pisały pani Beaty i takie, które trochę były z boku. I nagle u ciebie ta więź się zacieśniła. I nazwaliśmy się Turnus. Czy pamiętasz dlaczego? Ja pamiętam, że przepraszam, jeszcze te moje chrypy, które chyba już, nie wiem, będą moją wizytówką nieodłączną. Zaraz ja za chwilę się pozbędę tej chrypy, ale to za chwilę. Tudzież zapomniałam pytania, proszę powtórzyć. Czy pamiętasz, skąd wzięła się nazwa Turnus? Bo nazwaliśmy oczywiście, się, ta grupa oczywiście. Przez I Just Like Singing nazywała się Turnus. Dlaczego? Tak, bo ty zalinkowałaś jakiegoś kabaretu, czy co to było, jakaś piosenka? Kabaretolita.
Tak, i właśnie o turnusie, o nasz turnus, no. Tak. To było śpiewane przy ognisku. Przy ognisku, przy ognisku. Tak, jest. Tak siedzimy sobie wszyscy. I dalej nie pamiętam, ale coś tam lecą, coś tam ich wspomnienia. Tak. Bo ognisko wszystko zmienia. I tam było, nie ma takiej fajnej wiary jak nasz turnus w pewnym momencie. I stąd tak. na całym tak, tak. chyba świecie nie ma takiej wiary jak nasz turnus. I stąd ta nazwa i później tak o sobie wszędzie mówiliśmy. I to po prostu było czyste szaleństwo. To, co tam się stało. Najpierw były gry. O, się działo. No. Pierwsza gra, to jeszcze pierwszą komentowałam, zanim jeszcze powstał turnus. Później tak, turnus dołączył do komentarzy. U mnie sama wtedy. Mhm. Tak. No. Ja dla ciebie zaczęłam nagrywać wtedy chyba Wesołego Kapturka. Tak, Wesołego Kapturka to była taka mroczna gra, ale jak ona mroczna się nazywała, przypomnij. Tormentum. A, no. Tormentum Dark Sorrow. A ja wtedy byłam na takim etapie. Ale tak, to było coś nawiązanie do tego. Właśnie do Beksińskiego, tak. Ta sztuka tam, to znaczy ta grafika nawiązywała. Tak, ja byłam na etapie co prawda Tomka Beksińskiego, ale że to. Tomek akurat taki, tam mówią, że dlatego taki był, że właśnie wyrósł przy sztuce ojca, też ja w to nie wierzę, że to właśnie dlatego. No to tak mi się kojarzył i Tomek, i Zdzisław, prawda, w czasie tej gry. No. A chciałam trochę oswoić, więc tego głównego bohatera mrocznego nazwałam Kapturek. Tak. Żeby to nie było takie straszne. Nie było straszne. Tak, a ja chyba to zrobiłam wtedy po to, żeby tak trochę nauczyć cię po mojemu oswajać się właśnie z lękami, nie? Że to tak. że ja cię tak przeprowadzę przez tą mroczną krainę. Tak. No. Ale ja tam się nawet nie bałam w tej krainie. Nie wiem, bo ja tam paplałam cały czas. No kto był w turnusie? I to kto taki turnus był. No. Ale, pamiętasz? No, co? Skład turnusu. Co? My dwie. No, kto był jeszcze z nami? Ding Dong. No, tak. Czyli tak, teraz Dorota Agnieszka, czyli teraz Monia, czyli tak. Agu, czyli Wenka. No. Magda. Z którą ja no, Jacek i Daniel Enduro. I Daniel Enduro. Tak. I to, poczekaj, wszyscy to już mówię, no i my dwie. Tak, był jeszcze z nami taki Sebastian, ale on jakoś on tak się nie się spasował. On raz się pojawił chyba, tak. Tak, on się tam pojawił i jemu ta konwencja się nie spodobała, bo my tacy była byśmy też, za bardzo odlotowi. Tak, jeszcze przez chwilę była tancereczka, jeśli pamiętasz. Tak. Nie wiem, czy to nie wszystkim pasowaliśmy, czasem, nie? Tak, chyba tak, no ale myślę, że nie ma co z tego powodu płakać. Nie, bo nie najpierw... Tak. No. Jak sami swoi. No pewnie, no. Także, dobra, to a propos mrocznych klimatów, to ja teraz, bo za chwilę będę musiała zażyć tiktaka na moją chrypkę, to teraz jeszcze zdradzę pewien sekret a propos moich inkarnacji poprzednich. Tak. No więc odkryłam, że w poprzedniej jakiejś, w jakimś poprzednim wcieleniu jeszcze chyba byłam predatorem. Wow. Wiesz, który? Taki, taki brzyda, straszny. Brzyda, straszny z tego filmu science fiction. No. Odkryłam. Ale jak to się stało, że to odkryłaś? Odkryłam to, bo no bo umiem naśladować ten dźwięk predatora, a to dlatego... No właśnie, bo ja zapomniałam o tej rozmowie, o tym wróbelku. Tak, masz rację. No. Tak, to jest pewne. A ja tu chciałam jeszcze opowiedzieć, co w ogóle było, co my tam robiliśmy na tym kanale twoim. Więc tak. To mogę pokazać głos predatora. Proszę bardzo. Predatora najpierw. Proszę, słuchamy. Tak mi wyjdzie, bo za chwilę wezmę tiktaka, żeby nie mieć chrypy. Nie będzie predatora. A po tiktaku, bo w ogóle właśnie do zrobienia głosu cykady, co cykadę też naśladowałam w poprzednim odcinku, tak. Właśnie jest potrzebne połączenie głosu predatora z gwizdaniem. Natomiast nie wiem, czy mi od razu wyjdzie. No, spróbuj. No, głos predatora to brzmi mniej więcej tak. O rany. No, nawet raz to straszne jest. No. To jakbyś z zębami zgrzytała, nie? Trochę.
No. Dobra, starczy. Się bała. Tak, wyobrażam sobie właśnie, jak idę wieczorem przez jakiś taki, wiesz... Ktoś ci tak robi. Tak, przez jakiś ciemny las i właśnie w krzakach coś takiego słyszę. Tak, a później, spokój, to już... później jak się zrobi głos predatora, trzeba dodać gwizdanie i wychodzi... Mniej więcej. Dobra, koniec. Mniej więcej już, cykada. Już się popisałam. Dobra, teraz proszę, mów dalej. Pięknie. Nie, dobra. No, nie wiem, czy tak ja tak sobie będę gadać i gadać, to przecież jako właścicielka kanału i w ogóle twórczyni tego turnusu powinnaś... No, też, powiedz to, co chciałaś powiedzieć, tak. Nie cały czas ja będę tutaj gadać. Więc ja taki może, jaki był plan w ogóle, jaki ja miałam plebę planów, mam jak zwykle bez liku, tylko one się nie udają, więc plan miałam taki, że przyjdzie tam mnóstwo osób, i po prostu ten kanał się tak rozbucha i tak rozkręci, że po prostu będziemy tam, nie wiem, no ty będziesz tam działała i muzycznie, i w te gry, i będziesz jakieś takie robiła dla nas pozytywne filmy i tam wszyscy się po prostu tacy nieszczęśliwi do tej pory ludzie skupią i staną się szczęśliwi. Ja tak sobie to wszystko wyobrażam, no ale się okazało, że z YouTube'ą to nie jest tak łatwo, prawda, wygrać, żeby tam ściągnąć osoby. Mhm. O czym się, no tak na twoim kanale, a teraz na kanale naszym Testerki Szczęścia, tak? Przekonaliśmy, że to nie wystarczy... To znaczy, być, są sposoby, przepraszam, że przerwałam. Wystarczy być fajnym, tak? No tak, są sposoby, ale są, nie wszystkie sposoby są do końca zgodne z regulaminem YouTube'a, więc powiedzmy, że się nie chciałam w pewne rzeczy bawić, żeby aż tak nie byłam zdeterminowana, no, bo mi przede wszystkim na was zależało. A nam w sumie zaczęło później bardzo zależeć właśnie na tym kontakcie, bo to powstały takie przyjaźnie internetowe. Mnie się wcześniej wydawało, że jest to zupełnie niemożliwe. A zobaczyłam, że w ogóle taka przyjaźń przez internet to bywa bardziej wartościowa niż taka, no taka człowiek z człowiekiem na żywo, tak w realu. O, właśnie, zabrakło mi słowa, w realu. Dlatego, że tam spotykają się, powiem tak górnolotnie i patetycznie, spotykają się nasze serca i spotykają się nasze uczucia, I nic więcej, można powiedzieć, tak? I dzięki temu jest tak łatwo, znaczy łatwo, czy łatwo, no trudno to jest się znaleźć, prawda? Ale później jest tak łatwo rozmawiać w sumie i jest tak fajnie, że ktoś, masz takie uczucie, że nie jesteś sama na świecie i ktoś cię rozumie i ktoś łapie w lot, co ty napiszesz, ktoś czuje podobnie jak ty i to było takie niezwykle ważne. I to jest właśnie chyba ta siła tych małych kanałów, bo... na wielkich kanałach to się traci. Piszą tam ludzie do siebie, ale jednak tam jest zawsze to guru i nie można aż takiego bliskiego, takiej bliskiej relacji nawiązać jak na małym kanale. I teraz właśnie nawiążę tutaj do Testerek Szczęścia, że mam wrażenie, że tutaj przy testerkach to samo się stało, że właśnie jakąś taką społeczność stworzyłyśmy, gdzie mogą sobie pogadać fajni ludzie. I to jest chyba ta siła i ta taka wartość takich właśnie kanałów, bo gdzie my byśmy się spotkali? No gdzie? Chociaż pani Beacie musimy podziękować, tak właśnie, że dzięki niej to się wszystko stało, ale potem rozkręciło się już u ciebie na kanale. No, tak było. No i co tam było? Tam była twoja twórczość. To były takie wspaniałe wykonania dla nas, aż żal, że po prostu, że więcej osób tego nie może usłyszeć, bo to są naprawdę fajne, fajne utwory i fajne twoje wykonania, takie niekonwencjonalne, nie takie jak gdzie indziej, z takimi się nikt nie... Ja się nie spotkałam w każdym razie z takimi interpretacjami fajnymi. Było tam wielkie wygłupianie się, żarty abstrakcyjne. Oj, bardzo. Co ja My też mieliśmy swojego guru przecież. Tak, tam chciałam o nim powiedzieć. Mamy swojego ten guru. Guru był bardzo biedny w Sylwestra teraz. No. Mamy guru Zozola. Do Zozola były pisane poematy.
Zozol, gdy się pojawiał na zdjęciach, to po prostu tam były komentarze bez końca, jak, szał. Jak u Beatlesów. Tak, jak u Beatlesów. Fanki szaleją. Jedno zdjęcie Zozola. Yes. Jedno zdjęcie Zozola wywoływało euforię u wszystkich. No tak. Potem pojawiła się jeszcze Luśka. Luśka też, tak. Kotka Luśka. Też to w ogóle mnie, jak to wszystko inspirowało, ja sobie przypominam do pisania różnych wierszyków, do pisania takich krótkich jakichś poematów, nie wiem, o Luśce coś pamiętam napisałam, ale już sobie nie mogę przypomnieć, że ona wybiegła bez torebki, bo jakąś awanturę miała ze swoim narzeczonym. No, coś tam było. Jacek pisał o Zozolu. Ojeju, tak. Jak on taki fajny kiedyś napisał komentarz, tak jakby nagłówki w różnych gazetach takich, nie? Tak. Ojeju, ale to było mi się tak, to było niesamowite, tam. Tak, że Jacek to tak wtedy skrzydła po prostu rozwinął. No, tak, ale coś jeszcze takie było, popisy. No. Coś jeszcze było tak jak wszystkie litery alfabetu, pamiętasz po kolei? Tylko nie wiem, czy to było o Zozolu, czy nie, to było jakimś jedzeniu. Nie, to nie jedzeniu. O Zozolu. To było o jedzeniu. To było o jedzeniu. O kurczę, no. O Jezu, wiesz, jak mi się teraz zatęskniło? Musimy przekopać te wszystkie, wiesz. O ile YouTube'a nie pousuwała tych komentarzy, no. Musimy przekopać te wszystkie komentarze. Tak, to było, cały alfabet wypisał różnych potraw na konkretną literę, tam po kilka. Tam po prostu było tak kreatywnie u ciebie. Bardzo, tak jakby ta moja kreatywność na wszystkich się przelewała, tak. Matko, aż czuję tak troszeczkę... Tak, ty rzuciłaś jakiś temat i po prostu we wszystkich głowach zaraz coś tam się rodziło, prawda? Tak, ale wiesz co, właśnie to było takie jakby też spełnienie takiego mojego pragnienia, żeby nie było tak, że tylko ja jestem guru właśnie, ja tylko uwielbiana, tylko właśnie, żeby wszyscy to poczuli. Wszyscy to poczuli. Każdy się włączył, każdy dał coś od siebie, nie? I właśnie to było fajne, no. I tam albo te maratony wierszy jakieś. O Jezu. No, tak, jak wszyscy, jak tylko rymowaniami pisali, wszyscy rymowali, tak. O Jezu. Wszystkie komentarze były rymowane, było tak kiedyś, no. A wiesz, już mnie w pewnym momencie to czacha po prostu dymiła, już mnie głowa bolała, ale patrzę dalej, piszę uparcie, kurde, jeszcze jeden, no to ja następny. No, a to w ogóle, jakie to były ćwiczenia na głowę, niesamowite, takie rozwiązywanie krzyżówek, gdzie tam bardziej było kreatywne, bo wszyscy się tam chcieliśmy wykazać i w ogóle jeden pomysł, jedno zdanie zaraz budziło kolejne, prawda, i to się działo do środku nocy. I pisało. No i ty byłaś w tym momencie trochę biedna jako gospodyni, tak? Tak. Ojejku. Tak, bo czułaś się w obowiązku, żeby na te wszystkie komentarze odpisywać. No i to powiem, że to nie było łatwe, na pewno. Ja teraz tak po testerkach widzę, nie? Że chociaż tu już nie ma takiego... To nie jest aż taka częstotliwość, jak tam u mnie, no. Tak, ty na początku tak często robiłaś te filmy. Tak, naprawdę. Ja najpierw, wiesz co, bo w ogóle może powiem, jeśli mogę zacząć. No proszę bardzo, bo ja cały czas, przepraszam, kola mi się wywaliła. Matko, co ty tam słuchaczy? Tak szurasz, no. Kole wywaliło. Kole, o. Kole no to... zero, przyznaję się, mam. No bo tania zero, kola zero. Jakby była z cukrem, to była droga. Tak, wiem. Okej, więc znaczy w ogóle zacznę od tego, że to wszystko się zaczęło tak w zasadzie dziać w momencie, a... Czekaj. A pandemia to chyba jak my się na kanale u pani Beaty, tam już się jakoś tam... Coś zaczynało dziać, tak. To wtedy zaczęła się właśnie dziać ta pandemia. I później było tak, była ta izolacja taka. Ja też tak jakoś nie pracowałam i pamiętam, że ja po prostu wtedy miałam więcej czasu. No i dzięki temu właśnie mogłam więcej, siedziałam głównie w domu, dzięki temu mogłam więcej stworzyć tych filmików i to było tak, że na początku to było chyba codziennie jakiś filmik był. Tak. Tak, a później już troszeczkę chyba, już nie wiem, czy ja miałam dosyć, czy nie chciałam wszystkich męczyć, no to ding dong tutaj jest do mnie z prośbą, że chociaż co drugi dzień, żeby było.
No to tak, później było co drugi dzień, tak. Później było, ja już troszeczkę nie dawałam rady. Było później chyba 3 razy w tygodniu. No a później już stanęło na tym, że tylko w weekendy. W weekendy albo tylko w piątek, raz w tygodniu. I powiem ci, że to właśnie było takie, że później był moment, że wszyscy tak przez cały tydzień każdy się tak jakby natęsknił. I jak się spotykaliśmy... Ale my w ogóle cały tydzień pisaliśmy pod poprzednim filmem przecież. Tak, zanim tak, się ukazał tak. Nowy, to i tak była korespondencja. I tak była fitła. Ale jak się pojawiał nowy film, to po prostu było lawina. Od razu tak. Naprawdę, no. I tak trzeba było się orientować, bo to tak, to było, że każdy napisał jakiś komentarz, prawda? No tak, trzeba było każdemu coś napisać. Trzeba było pod każdym coś napisać, później ktoś ci odpisał, później, więc tak naprawdę to się po prostu trzeba było orientować jednocześnie w kilkunastu komentarzach. Tak? Dokładnie. YouTube nie nadążał. Nie nadążał z powiadomieniami. I kurczę, później się odkrywało. Tak, no, wertować każdy wątek po kolei. Tak, no. Tak to ile to czasu w ogóle. I to było tak, że napisało się w jednym wątku, wchodziło się w następny, a tam już 3 na przykład do odpisania, nie? Były tak. Jakieś odpowiedzi, nie? Tu się na 3 odpisało, w następnym już 5 było. Tak, i w ogóle Jezu. Trzeba było w ogóle pamiętać wszystkie te wątki, o czymś ostatnio napisało, prawda? O czym ci napisało. I cały czas tam być na bieżąco, Jezu, to naprawdę ale... było niezłe ćwiczenie dla tego. Tak, ale wy to miałyście już u pani Beaty, pamiętam, z dziewczynami, tak. I ja też na początku się gubiłam. Tak, ale my tam byłyśmy we 3 i tak we 3 się, wiesz... Tak, to było pisanie najpierw pod jednym wątkiem, jak już przekroczyło stówę pod jednym, to się szło pod drugi wątek. Tak, to się szło pod drugi i się kontynuowało ten poprzedni, więc nikt już w ogóle nie wiedział po tym drugim, o co chodzi, bo to było po 100 kolejnych, prawda, odpisywania. To była niezła zabawa i powiem, że ja byłam w tym dobra, naprawdę, nie wiem, ja się odnajdywałam we wszystkich wątkach. Nie wiem, jakim cudem mi się to udawało, ale potem wszyscy się w tym wyćwiczyli, bo to chyba kwestia jest... Tak, to jest tylko kwestia ćwiczeń właśnie. Taka wielowątkowość. Tak, to po prostu... Nie wiem, to multitasking to się nazywa, że robienie kilku rzeczy jednocześnie, jakoś tak. No to tak, to my to byłyśmy w tym biegłe. No ale to przede wszystkim tak, wyczekiwaliśmy na twoje piosenki, był koncert życzeń, prawda? Tak. Najpiękniejszy, co zrobiłaś dla mnie, to najpiękniejsze to było, jak zaśpiewałaś piosenkę dla Frediego, a tak naprawdę napisaną dla mojego syna, przyznaję. To było dla mnie takie wzruszające, że ja tam ryczałam po prostu długi czas. No, ale to później powiem w następnej audycji, kiedy wzruszyłam się podobnie. Bo teraz rozmawiamy o twoim kanale. I na tym kanale były też właśnie gry, które też komentowaliśmy. Tak. Pamiętam słynna gra z Kirą, gdzie wszyscy się w tej... Jacek się w Kirze kochał. Tak, no właśnie wszystko, cały ten abstrakcyjny humor zaczęło się od Jacka. Jacek zaczął, bo on się oburzył, że komendant zamknął Kirę, czy co to było? Nie, ojciec ją zamknął, ale to wszystko było przez komendanta, który nie znał się na żartach, bo Kira mu hełm ukradła, bo się założyła z kimś tam, ukradła mu hełm. No i komendant Bołł, tak? Tak, sempiterna. Jacek zawsze jakieś takie słowo właśnie wymyślił, że to wymagało szukania w słowniku. Każdy musiał googlować, co tak, chodzi. Tak, każdy musiał googlować, co to znaczy. No i później wokół tego słowa tam ciągnęły się kolejne dyskusje. Ale to było piękne. Właśnie, bo tam było coś o suszących się gaciach tego komendanta. Tak, coś było, tak. I tam o tej, że rozmiar tych gaci to właśnie pozwala sobie wyobrazić, jaką on ma sempiternę. To było coś takiego. To było. No, to po prostu było fantastyczne, ten abstrakcyjny humor. To takie zupełne oderwanie się od rzeczywistości. No dokładnie. I to dla nas wszystkich była znakomita terapia. Myślę, że. Bardzo. Że nawet taka, nie wiem czy lepsza, no, zupełnie inny rodzaj terapii niż to, co było u pani Beaty, niż to, co proponowali inni guru, których tam słuchałyśmy, to u ciebie była po prostu znakomita. No, ja może teraz troszeczkę zrobię takie
przeskok w czasie, bo, tak? bo później zapomnę. I właśnie powiem ci, że ten powód chyba dla którego wszystko się skończyło, bo podejrzewam, że to nie, może nie tyle, że robota i jakieś tam inne rzeczy, COVID i zmartwienia, tylko mi się wydaje, że u mnie to wszystko zaczęło się sypać od momentu tego wypadku mojego. Tak. No. Znaczy to wypadek, no to policja powiedziała, stwierdziła, że to nie był wypadek, bo nikt nie zginął, no na szczęście. Tylko, że to była kolizja, tak, ale no do tej pory jeszcze nawet ten tydzień mam wycięty z życiorysu, bo niestety ten uraz karku po tej kolizji mi się odezwał niestety i to potrafi tak utrudnić. Ale chodzi o to, że wtedy... A to opowiedz właśnie, co to była za kolizja, bo praktycznie to chyba nie bardzo wszyscy wiedzą. Ja wiem, tak, ale tak enigmatycznie o tym pisałaś, że może nie wszyscy wiedzą, że właśnie brałaś udział w takim, w kolizji drogowej, ale to pamiętasz, miał wpływ na twoje zdrowie. Pamiętasz, bo ja tam za bardzo zdjęć nie rozsyłałam, tak. Ale akurat tobie pokazywałam, nie? Iwenka tak. też widziała te zdjęcia. Więc tak w sumie z tych zdjęć to chyba dosyć poważnie to wyglądało, nie? Poważnie, ty siedziałaś z tyłu, a było walnięte w bagażnik, więc dokładnie, to na pewno w tył. I pamiętam, że gość, który przyjechał z lawetą później, żeby zabrać samochód, to bo to był, no to jeszcze był samochód, kurczę, nie wiem, on tydzień czy dwa tygodnie miał, jak z fabryki, niestety. Tak, samochód kogoś ode mnie z rodziny, już nie chcę za bardzo tam szczegółów, no wiem, bo później ktoś może mieć do mnie pretensje, nieważne. W każdym razie to był nowiuśki samochód i w sumie ten facet, który zabrał lawetą to auto, Boże, jak dobieram słowa, stwierdził, że gdyby to nie był nowy samochód, to na pewno obrażenia byłyby dużo poważniejsze, a tak to praktycznie no to nie było aż takie. No i u mnie nic to taki nie stało, klasyczny. No poza tym, że ty, tak, drzwi się nie zablokowały, można było wysiąść z samochodu, nie? Bo to po prostu jest taka konstrukcja, że przy uderzeniu w tył, że do środka się wszystko tam składa, cały bagażnik. No w zasadzie jak to był sedan, to z tego się hatchback zrobił. No i było tak, że po prostu dzięki temu drzwi się nie blokują. No to już takie no nowe auto i w zasadzie no ten uraz taki, ja byłam przypięta w pasy, no ale to przy uderzeniu w tył auta to jest taki typowy właśnie ten takie szarpnięcie właśnie, że uraz kręgosłupa szyjnego, w zasadzie to kręgosłup nie był oparta, uszkodzony. Prawda? Tylko wiadomo, że głową do przodu tak, tylko, machasz. No jest jakiś uraz, bo nawet jak ostatnio z jednym fizjoterapeutą rozmawiałam, to mówi, że faktycznie to jest coś takiego, później się takie w tym miejscu u tego urazu takie przekrwienie jest i w zasadzie wszystko się dzieje w momencie, kiedy jest szarpnięcie i nie moment uderzenia głowy, powiedzmy, o zagłówek, tylko to szarpnięcie głowy do przodu, nie? To w tym momencie następuje ten uraz i w zasadzie chodzi o to, że taka się tworzy siateczka naczyń, to miejsce jest za bardzo przekrwione i później po prostu często się tam robią jakieś obrzęki i chociaż nie ma stanu zapalnego, no to właśnie ten obrzęk bardzo jak to się mówi? Ojejku. No nie wiem. No, że utrudnia. Utrudnia, dokucza, tak. Utrudnia funkcjonowanie i wbrew pozorom coś takiego naprawdę ma negatywny wpływ na samopoczucie. No niestety to potwierdzam. No, a wypadek to wyglądał tak, to było, ojejku, nie wiem, 70 gdzieś chyba kilometrów przed już miejscem przed domem, docelowym, tak? Przed domem, tak. Po prostu... My się zatrzymaliśmy, w lewo mieliśmy skręcać na stację benzynową, a za nami pewna osoba jechała, no i po prostu jeszcze to takie kurcze było, że ta osoba z dzieckiem jechała i to dziecko chyba marodziło jakoś tak, że tak to dziecko, tak, tą osobę rozproszyło, że ona po prostu w ogóle nie hamując, to tak z całym impetem w nas przywaliła. Na nas się zatrzymała, nie? No i tak. Ale to... u mnie też nic nie stało.
Nie wiem, znaczy ona przodem walnęła, więc nie wiem. No my wszyscy byliśmy w pasy zapięci, nie? Nie wiem, jak tam ona. Dziecku chyba nic się poważnego nie stało. Tylko wiesz, jak to jest, że na początku ja też tak miałam, że ja po prostu nie czułam nic. Ja to tylko tak miałam wrażenie, jakby mi ktoś tak, nie wiem, chlapnął, dechał po kręgosłupie, bo to i grzbiet, mhm. i kark, nie? Odczułam. No tak, bo wiedziałam, tak, no, wiedziałam, że dostałam takie uderzenie z tyłu, nie? Ale no, nie czułam bólu. Ja w zasadzie dopiero, bo to się wszystko jakoś tak dosyć długo ciągnęło, to ja dopiero jak już ktoś po nas przyjechał i to było tak po nocy, już wieczór albo taka noc, wracaliśmy i ja wsiadłam do samochodu z tego, bo to już było tak końcówka lata, więc ten wieczór, noc było takie wszystko chłodne. I dopiero jak ja wsiadłam do samochodu i w samochodzie zostało włączone ogrzewanie, i zaczęłam się rozgrzewać, to zaczęłam czuć ból kręgosłupa już wtedy. No i później to wszystko mi się zaczęło odzywać, nie? Także... No i to miało wpływ na koniec turnusu. Myślę, że tak, ale ciężko mi to określić, bo pierwsza sprawa, że nie wiem, czy to sam wypadek, ten szok taki, powiedzmy jakaś trauma, bo ja powiedzmy, ja tego nie przeżyłam jakoś tak psychicznie, ale być może jakaś trauma gdzieś w ciele została, wiesz o co chodzi. I może dlatego, ale też było coś takiego, że na tym wyjeździe po prostu... Była pewna taka, czy nawet cały ciąg niemiłych bardzo sytuacji. Ja do pewnych osób, bardzo na pewnych osobach się zawiodłam, straciłam zaufanie. A jechałaś taka bardzo, prawda, byłaś, nie mogłaś się doczekać tego wyjazdu. Tak, ja już chciałam bardzo wracać do domu. Tak. Ja tam po prostu cieszyłam się, że jadę, a już jak wracałam, to po prostu chciałam tylko wracać do domu i po prostu najlepiej zapomnieć o tym, co było, nie? A tu nie dość, że tak było nieprzyjemnie, to jeszcze ten wypadek. Koniec. I ja pamiętam, że jeszcze tam na wyjeździe jeszcze robiłam filmiki tam z tego wyjazdu. Tak, jak byłam, no. Myszka tam była, myszka Pola. Myszka była, tak, no. I ja pamiętam, że ja jeszcze ja jeszcze podczas drogi powrotnej, słuchaj, ja jeszcze robiłam zdjęcia gdzieś z szyby samochodu, czy tam coś próbowałam nagrywać, no zdjęcia głównie robiłam. A pamiętam, że jeszcze zrobiłaś z jakiejś restauracji, prawda? Tak. Było jeszcze, że ta myszka siedzi i je gofra, czy coś, tak, coś było, jakimś tam maskotka, tak. No i powiem ci, że jeszcze w tym samochodzie jakieś takie miałam, a później powiem ci, że już jak to wszystko, już po tym wypadku, to po prostu już, nie wiem, to odeszło. Już ja już tego, nie wiem, nie czuję i tak coraz stopniowo to mi wszystko odchodziło i nie wiem, czy to jeszcze mi wróci i czy to miało właśnie faktycznie związek z wypadkiem, kolizją, przepraszam, stłuczką, czy po prostu z tamtym wydarzeniem, czy wszystko razem, czy tylko ta stłuczka to było takie, wiesz, taki szok, jakby, nie wiem. Podsumowanie tej traumy. Podsumowanie, nie wiem, nie? Może. No i w zasadzie no taki był ten koniec. Znaczy, to był początek końca chyba turnusu. Tak, nie, bo później jeszcze nagrywałaś. Jeszcze był trochę rzeczy, nagrywałam. Ale już z takim, tak, coraz mniejszym przekonaniem, prawda? Mm-hmm. Że byłaś taka... Tak, to już nie było już... to, co wcześniej. No. Tak, kiedy był taki szał, byłaś... Ale wiesz co, możliwe też, że... Byłam na tym fali. Wypadku też byłaś... No. Nie, znaczy, no tak, na początku to wiadomo, że każdy jest na fali i to tak masz wrażenie, że nie wiadomo, co się dzieje fajnego i nie wiadomo, co się dalej stanie, że to właśnie się rozrośnie, że to będzie fantastycznie, a potem tak... No ja miałam jeszcze wtedy jakiś pomysł, właśnie inspirację, że ja potrafiłam, nie wiem, zobaczyć gdzieś kawałek jakiegoś kwiatka, listka, cokolwiek i to już dla mnie było warte, tak, nie wiem, przyjrzenia się, jakiegoś tam pokazania, kwiatku sfotografowania. Kwiatku nagrałaś film, pamiętam. No. Także to był taki fajny filmik o kwiatku, którego się zjada, żeby się lepiej czuć, jak gardło boli, tak? Coś było, czekaj. To był taki mój spacer. I tam było, że... A to po domu było. Syrop na kaszę rośnie, tak? A tam coś takiego było, ale też zrobiłeś taki film kiedyś o takim kwiatkach w domu, które masz dwa kwiatki. Było, tak. Żeworódka. Tak. Jedno było o żeworódce, ale też było taki przerywnik, to czekaj, o kwiatku to był ten eschynantus. Piękny. Ale co jeszcze? Nie pamiętam.
dużo było tych filmików i wszystkie były fajne, no. I takie inspirujące i fajnie się pisało i myślałam właśnie, że te piosenki, będzie ich coraz więcej, no ale co jakiś czas jeszcze jakaś piosenka wpada, no i jak się okazuje, nie tylko na twoim kanale, tak, ale również są piosenki u testerek, no i to pozwala mi żywić sobie taką nadzieję, że jednak ta wena wraz z tym wypadkiem nie odeszła, ale o tym porozmawiamy w innej audycji, gdy będziemy rozmawiały o czym innym. No dobrze. A ja, jeśli pozwolisz, to przeczytam wiersz, który gdzieś właśnie jak sobie tam wertowałam na twoim kanale, szukając wierszy swoich jakichś, to właśnie go znalazłam. Ja zupełnie o nim zapomniałam. Ja po prostu byłam w takim szoku, że ja coś takiego napisałam. I sobie to przepisałam do zeszytu. Będę teraz czytać. Taki to jest wiersz. Kurczę, no w ogóle zero, że ja coś tak... To po prostu jakby ktoś inny napisał, jakiego dzisiaj przeczytałam. W ogóle nie pamiętam. Stary kosmos się poruszył, choć podobno niewzruszony. Gwiazdy oddech powstrzymały, gdy nastąpił dzień szalony. Księżyc lekko przymatowiał, niebo lekko poszarzało. To z wrażenia, bo dnia tego coś wielkiego tu się stało. Dużo słychać o energiach, że kosmiczna bardzo duża, już jest mniejsza, bo tuż obok wielki turnus się wynurza. To gorąco, bo ja tak trochę niewyraźnie napisałam i muszę sobie teraz wyczytać. Tu gorących serc jest kilka, co energię produkują. Ta kosmiczna to jest pikuś. Turnus, nie, sorry, źle. Tu gorących serc jest kilka, co energię produkuje. Ta kosmiczna to jest pikuś. Turnus kosmos dziś przejmuje. Ojej, te wyobrażasz emocje, sobie? No, przypominam sobie, no. Jejku. Że po prostu my byśmy tak zachwyceni sami sobą, że... Towarzystwo wzajemnej adoracji, normalnie. Żeby stworzyliśmy taką społeczność. Yes, prawda, no, jeszcze było był film enduro, motocyklowe. No. Fajne. Potem ding-donga, różne te shorty. Tak. No każdy, fajnie. Tak. Właśnie, nagle każdy coś tam, w zasadzie kanał enduro, to jakoś ja tak przy okazji gry, jak właśnie poleciłam. Tam żeby inni zobaczyli. Prawda? Aha, ty, tak, w tej grze. Tak. No. No i tak, jak zareklamowałam. Kanał enduro, tak. I tam zaczęliśmy też sobie coś komentować. U enduro też było fajnie. Tak. No. Znaczy jest, bo do tej pory enduro cały czas coś wrzuca. Cały czas robi, no. Filmiki. Tak, cały czas coś robi. Nawet, no tylko, że pozdrawiamy niedawno enduro, bo on niestety jakiś, kurczę, właśnie tu patrz, jakiś cień na nas padł, bo ja zaczęłam, oby pfu, dalej to nie poszło. Nie, już może stanęło, już nic się tam nie tegez. No przecież tak. Przecież ja miałam... Doris nic nie stało, bo ona też teraz powoz stworzyła. No, przecież ja miałam tą stłuczkę, później za jakiś czas Daniel Enduro, to w zasadzie dwa miał wypadki, bo najpierw to, jak to było, na brzozę wpadł i połamał sobie żebra i tak się trochę się tam poobijał, a później coś z ręką. Tak, rękę sobie tak mu tam coś przytrzasnęło tą rękę, że palce po prostu połamane i to jeszcze u prawej ręki bodajże. Tak. No i tak bardzo. No i nie bardzo, bardzo może jeździć i nie bardzo może swoje... Nie może, no, tak. Oddać się swojej pasji. Ja go tu namawiałam. No co jest w zasadzie też takim ciosem, ja go trochę tak rozumiem, bo u mnie gdzieś uleciała ta pasja i w zasadzie nie odczuwam takiej radości jak wcześniej z posiadania pasji, a u niego znowu pasja ciągle jest, tylko właśnie tak jak mówisz, nie może. Nie może się temu oddać. Ostatnio pokazywał, prawda, że jednak pasja może też się zmienić w podobną. No tak. Co może przyjść inna pasja blisko, czyli składanie, składanie motocykli. Majsterkowanie. Ja też tu namawiałam, żeby robił takie właśnie programy o tym, prawda, o jakimś takim w samodzielnym składaniu, czy naprawach, jak, czy w ogóle jak to budowie. Ten Adam ja Słodowy posłuchała. Był ten kiedyś program? Jak on był się jeden. Ten Słodowy się nazywał?
A, mówisz o ten, zrób to sam. No, no, no. Ale tak. Endura był kiedyś jeden program, też jakiś naprawił, też ja było, pamiętam. Tak, coś tam pokazywał, naprawiał. A ja bym sobie chętnie nawet posłuchała tak, czy o historii motocykli, no czy o wyścigach, czy właśnie o tych różnych kategoriach, żeby się czegoś dowiedzieć, o budowie tych motocykli, czym się różnią jedne od drugich, czym się różnią te wszystkie zawody. No to fajnie by było, gdyby on kiedyś ośmielił się, bo powiedział, że jest nieśmiały, tak? Gdyby ośmielił się i nam to wszystko opowiedział w swoich audycjach, że czekamy. Czekamy również na audycję Jacka. No właśnie. Ty, i na audycję naszych nowych koleżanek, ale to tak, z testerek to już opowiemy. Tak. Bo po prostu są dwie szalone koleżanki. Z kanału w ogóle Poland. A no właśnie, pozdrawiamy dziewczyny. Pozdrawiamy dziewczyny. A właśnie ja teraz pozwolę sobie coś wypomnieć Megi, jeśli nas w ogóle słucha. Megi, ty miałaś pokazać, jak na desce jeździsz, koleżanko. Tak. No, ja w ogóle. Megi nam zupełnie się zapodziała. No. Megi, no coś kurde się słabo. No słabo, że się do nas nie odzywasz, ale może ja ona ma jakąś inną drogę i jeżeli właśnie ta droga służy, to, tak, ja, to nie wypominajmy, ja mam nadzieję, gdzieś lepiej. Ja mam nadzieję właśnie, że do Megi przyjechał pan z muszlą i ona się świetnie bawi, a nie jakieś tam powiedzmy COVID-y czy jakieś inne problemy, także jak najlepiej Megi życzymy tutaj w nowym roku i w ogóle. Tak, jeżeli ci jest kimś, tak. Z kimś lepiej. Będzie tak źle jak ze mną. Tak. To nie wypominamy, ale zapraszamy. No, tak, jeżeli nie, napisz, odezwij się, chociaż ja się nie mam z kim droczyć, bo ja bardzo lubiłam z Megi się droczyć. Ja pamiętam jej jakieś brylanty. No, głupie filmiki pamiętam jakieś, jak mi się gdzieś znajdowałam takie, że tak powiem, spupy śmieszne, czy jakieś takie, nie wiem w ogóle o co, że WTF tak zwane, to ja zaraz jak widziałam, to sobie tam, kurczę, łapkę dawałam, żeby później w odpowiednim momencie Megi właśnie zalinkować, żeby ona się śmiała i żebyśmy się wszyscy śmiali, żeby było wesoło. No, Enora, myślę, że spokojnie też by mogła mieć audycję, to w ogóle do wszyscy pewnie. To... Ty może ma, tylko my nie wiemy. A, może nie wiemy. No właśnie. Ale wszyscy to naprawdę są tak kreatywni. Bardzo. Nasi komentatorzy, że myślimy, że naprawdę będą kiedyś te audycje. Może wspólne, Agnieszka Kowalska i RR, to myślę, że mogłyby po prostu kabaret spokojnie stworzyć. No, a propos, no to w takim razie teraz, a propos kabaretu, mam przerywnik. Mam suchar z kabaretu. Dobrze. Słuchamy. Będzie zagadka. Dlaczego Batman ma zawsze piątki z WF-u? Ja nawet nie wiem, że on ma, ale no nie dlaczego? Wiem. Bo ma zawsze strój. No, koniec. No. Tak, kiedyś wystarczyło tak. Tylko strój. Rzeczywiście tak było, potwierdzam. Ojejku. No, a pamiętasz prezenty? Weź, może, tak. Może ty powiedz o tych prezentach. Matko, nie, no pamiętam tak, koncerty życzeń, że nam, że zamawialiśmy sobie piosenki u Singa, I Just Like Singing, Vel Caprilda, długa nazwa, my sobie zamawialiśmy piosenki i ona nagrywała, no ja napisałam tekst i też to nagrała, to było, ojejku, tak jak mówiłam, mega wzruszający jeszcze do tego filmik, taki piękny, o matka, jak ty pięknie nagrałaś, pamiętam z Wiedźmina tę piosenkę, tak jakby się w ogóle na jakieś gęśli grała. Piosenka Priscilli, tak? Tak. No. Tak, jakie to, matko, to ja w ogóle nie znalazłam Wilcza zamieć tytuł. Tak, ja nie znalazłam lepszego wykonania w internecie, bo później sobie patrzyłam, kto. Naprawdę, kto tam śpiewał, to było najfajniejsze, najlepsze dla mnie. Nie wiem, dlaczego ci ludzie się nie znają wszyscy. Powinnaś... No nie wiem. No, naprawdę to już... Ale muszę jeszcze powiedzieć, co... Nie wyświetleń powinna mieć ta piosenka. Jeszcze muszę zaznaczyć, że ten, a propos prezentów, to ten kwiatek, który Jacek T. ma w ikonce, to właśnie kwiatek, który namalowałam dla niego. Tak. Może wiesz co? Może, bo jakiś czas właśnie, tak, może podlinkujemy w ogóle z tymi prezentami, prawda? Filmiki.
Tak, z twojego kanału, tak. Tu pod tą audycją. Robiła nam fantastyczne, tylko że na dwóch kanałach nam robiłaś, więc nie wiem teraz, a z jednego byś tylko chciała, tak? Nie, no. Z drugiego też można, bo też już na... Dobra. No, to znaczy z drugiego no też, bo już słonika na niego też... z wosku, diament robiłaś dla Megi, tak? Czy tak, brylant? Brylant, tylko nie był doszlifowany. Żółwika, właśnie kwiatek, ja poczekaj, muszę sobie wszystko przypominać. Żółwik to ja miałam akurat, to nie było mojej roboty. To nie było twojej roboty, tak, no. Ale to tak, bo ja sobie przydałam wszystkie prezenty, więc rozdań prezentów było kilka. Dwa w sumie były, bo jedno było dla was trzech najpierw, a później było tak, dla wszystkich. Dla mnie, dla Donga i dla Megi, a potem robiłaś dla siebie, była jeszcze z nami Izabel, teraz sobie przypominam, która też zniknęła. I też ją tu serdecznie zapraszamy do komentowania. I pozdrawiamy. Tak, Izabel z kolei była z kanału Tomasza Raczka tutaj, tak do nas trafiła. U Tomasza Raczka czy u Sasany? Nie, u Tomasza Raczka Tomasza. Była. Aj, no bo ona faktycznie często tam pisała, no. Tak, ja tam nawiązałam z nią kontakt. Tak. I przypomnij co jeszcze, bo mówi, że powiedziała o prezentach, a ja sobie w ogóle nie mogę nic przypomnieć. Bo to cyk był dla Enduro. Ale no to znaczy, słuchaj, co było dla mnie? Dla ciebie był kotek woskowy. A dla mnie był kotek. Tak. Matko, ale wpadka. Ja pamiętam, zrobiłam losowanie w ogóle w jakiej kolejności, bo nikogo nie chciałam urazić, ani też jakoś faworyzować, tak. Więc zrobiłam sobie losowanie. Po tych przejściach u Tomasza, że najlepsze komentarze on będzie czytał, tak? I my się takie czułyśmy właśnie, że dlaczego najlepsze, jak się czują ci, co uważają, że napisali najlepszy komentarz swojego życia, no zostanie, nie zostanie uznany za najlepszy. Nie? I dlatego zrobiłaś to losowanie. Tak jak Viola losowanie czarpuszki. Czekaj, jak to było? Ja już nie pamiętam, jak to było, od czego się zaczęło, ale tam zaczęłam, zrobiłam kilka prezentów, no i stwierdziłam, że dla wszystkich trzeba te prezenty zrobić. No. Tak, piękne. I jeszcze przypominam sobie, że było u ciebie na kanale jeszcze były takie Zgaduj Zgadule. Było, jaka to melodia. Jaka to melodia, tak. Że grałaś kawałki kilku piosenek i musieliśmy je zgadywać. Pamiętam, i tu Mieczysław pomagał przy jednej, ale tylko przyznaję się, wtedy ja wygrałam. W zasadzie to ty wszystko odgadłaś, tylko ja przy jednej piosence coś tam nie zakumałam, że ty odpowiedziałaś na to, ale coś tam było, że no to jakoś tak to było. No. Tak, było, ale on mi... Kurczę, nie pamiętam, przy której on mi pomógł. Albo przy... Wiesz co, przy Bartosiewicz on mi pomógł. Na pewno z tytułem. No proszę. Tak. Przydał tak, się. Także to nie było... Także ja wygrałam nieuczciwie. Przyznaję ci. Oj tam. Mieczysław mi tak pomógł w piosence Edyty Bartosiewicz. A to była tylko zabawa. I tak każdy później nagrodę jakąś dostał, nie wiem, znaczek jakiś tam w komentarzu czy coś. Znaczek w komentarzu, bo kawa albo piosenkę zalinkowaną. Albo piosenkę, no już nie pamiętam, kurde, ale to było wszystko urocze. Fajne, jaka to kreatywność była i my się cieszyliśmy wszyscy jak małe dzieci. Także ten twój kanał to naprawdę zrobił nam wiele, wiele dobrego i tu wiele takich zgubionych dusz. Wielu zgubionym duszą pomógł się odnaleźć. A pamiętasz, jak na tym drugim kanale nagrałam te dźwięki ode mnie z pracy, co tak. poszła taka zajawka, że smoki hoduję. Tak. Ale to skąd mi się, wiesz co, ale skąd mi się to, mi się to wzięło, muszę powiedzieć. No. Skąd? To oczywiście z Harry'ego Pottera. Aha. To się wzięło, bo pamiętam, jak Hagrid nielegalnie kupił jajo smoka. To właśnie jak ten smok się wydostawał, to takie mniej więcej były, wiesz, takie stukania i takie kawałki skorup padały, a te tam no takie tak. Właśnie pełno takiego gipsu, leżało takich kawałków gipsu i to mnie się skojarzyło tak. Właśnie z tymi skorupkami. Bo ja tam, wiesz co, osłonę od mojej polerki, taką uciopcianą w Pumeksie tam nagrałam i to było takie właśnie, nie wiadomo co. Tak, że to właśnie smoki ci się wykluły z tych jaj. Tak. Leżą skorupki od jaja i one tam tak hałasują u ciebie. Tak, tak. O Jezu, ale właśnie to było właśnie, fajne. Że w pampersach, że mam smoka, nie tak. Zawaham się go użyć, tak, że będą latały w pampersach. Nie, ale wiesz, komiczne co mi, jaką mam teraz myśl? Że jak kiedyś nie było komputerów właśnie, to ja jeszcze...
jeszcze z mojego, że tak powiem, dzieciństwa kojarzę takie gierki, czy coś się robiło, że jak nie było żadnych mediów, komputerów i człowiek musiał znaleźć sobie jakąś zabawę, to się na przykład wymyślało coś w stylu, na przykład coś w pobliżu na literę, taką i taką, albo coś jeszcze, albo gra w skojarzenia i my normalnie mieliśmy coś takiego, że wystarczyło tylko jakiś chwytliwy temat, żeby ktoś rzucił i tak żeśmy mieli taką radochę z tego, normalnie jak dzieci. Tak. No. Albo na przykład ja pamiętam, że bawiłam, znaczy to właśnie jak dziecka, to bawiłam się też jako dorosła na jakichś takich spotkaniach, że piosenki kojarzące się, że wiesz, się śpiewały. Jakaś jedna piosenka, która przynosiła na myśl kolejną, nie, bo jakieś tam słowo padło w tej piosence i to też pod koniec na przykład było takie słowo i trzeba było kolejna osoba, wiesz, śpiewała coś tym słowem. No, fajne były te zabawy naprawdę i takie kreatywne, no ale ja nic złego na internet nie mogę powiedzieć. Nie. Gdyby nie internet, to po prostu nie byłoby tego wszystkiego. Nie byłoby dzisiaj to już tak, to już ciężka sprawa. To naprawdę to nam przyniosło mnóstwo radości i rozwoju i myślę, że i uratowało i pomogło, bo my również tu miałyśmy złe dni, pamiętam, prawda? Każdej z nas się tu zawsze przydarzało. Każdy starał się pocieszać. Jedna osoba coś mówi, a to mi coś tego nie tak. To wszyscy zaraz już rzucali się z pomocą, kolą, nie? Kolę będę ze wsparciem. No, ale to słuchacze wybaczą. Mam nadzieję, że kola? Kola. O, jaka pyszna. Ja mam soczek wiśniowy. Ty zdrowiej. To Biedronka Sherry. Była czynna. Gdzieś 2 stycznia w Międzyzdrojach. Ja tam specjalnie po te kole wywędrowałam. Tak mi się po prostu zachciało takiego gazowanego napoju. Na kaca? Tak. Słucham? Na kaca? Nie mam u ciebie kaca, bo to już dzisiaj jest 2. Nie, w ogóle nie miałam kaca na tym. Nad morzem wypiliśmy tego chin-china. Bezalkoholowego, tak. Właśnie sobie uświadomiłam, przypomnę. Nie, jeszcze to prosecco jest niewypite, bo tu czekam, aż moja koleżanka przyjedzie. A, pozdrawiam. Tak, koleżankę Małgosię. Tak. I tu Aperol ona mi kupiła wcześniej, to ja go tu zabrałam i będziemy sobie robiły Aperol Spritz, są pomarańcze. A, nie kupiłam woreczków, lodu nie mamy. No ale dobra, nie można propagować picia alkoholu. Więc to prosecco będzie bezalkoholowe, a Aperol też jest bezalkoholowy. No. A kola jest bez cukru, więc tak. Proszę Państwa, piję bardzo zdrową kolę. Nie wiem, nauczyłam się pić kolę od mojego kolegi, którym tu już opowiadałam Tobie i pokazywałam od niego pamiątkę na szczęście. On nazywa kolę amerykańskim winem, więc... nauczyłam pić amerykańskie wino. tylko teraz piję właśnie zero. No nie zapijałam się. Tak, są osoby, które 2 litry coli dziennie muszą wypić, nie? Są takie osoby. Widzę, znam. Ale ostrzegam przed takimi napojami, bo trzeba uważać na szkliwo. Dobrze. No. Ja natomiast piję. Najgorsze są słodzone właśnie, nie dość, że gazowane, to jeszcze słodzone, to już całkiem. Tam jest mnóstwo cukru, bo właśnie bratanek, nie, siostrzeniec mojej koleżanki pracuje w laboratorium i on zrobił eksperyment, odparował ją. Więc tam jakiejś 2-litrowej coli, to jakieś po prostu niebotyczne ilości, szklanka cukru, coś takiego, bo cały ten smak polega właśnie na tym, że tam jest coś bardzo kwaśnego i to coś bardzo kwaśne jest później, że tak powiem, zabijane cukrem i stąd ten pyszny smak powstaje. Ogólnie właśnie te, to tak ja słyszałam kiedyś, że na przykład jak się żuje gumę, i guma zaczyna tracić smak, to wystarczy wziąć sobie trochę cukru, to z powrotem ten smak się odzyska. Chociaż niby są gumy bez cukru, nie? Te jakieś orbitki i te inne, ale cukier ogólnie... podbija smak po prostu. Tak, że ten cukier właśnie podbija, no. To tak samo, do, nie wiem, do zupy pomidorowej się dodaje cukru, czy tam niektórzy dodają, żeby bardziej był intensywny ten smak pomidorowy.
A to wiesz co, a właśnie jak w ogóle na temat rozmawiamy, to teraz, zupa teraz bez sponsoringu, to jest absolutnie, ale jest koncentrat daftona i on jest właśnie taki słodkawy i z niego fantastyczna zupa bez tego cukru wychodzi, bo on już jest właśnie taki słodkawy, ale nigdy nie sprawdzałam, czy on ma w składzie cukier, ale z niego pomidorówka wychodzi rewelacyjna. Jeszcze łyczek, słuchajcie. Mnie tak w Sylwestra suszyło. Tego wina, amerykańskiego wina. Musiałam troszkę się napić. Rzadko kupuję, naprawdę. Ja wiem, raz w miesiącu mi się zachce. A teraz przyznaję, że na tym wyjeździe to miałam już jedną litrową butelkę 30 i dziś jest drugi, no to jest moja druga butelka. Tym razem chyba półtora litrowa. Taka jak Biedronce, taką można kupić. 1,75 chyba. Taka niezwykła jest to pojemność. No. Także będę ją piła do jutra. Myślę. No właśnie, może słuchacze napiszą, co, jakie oni grzechy popełniają. Takie żywieniowo napojowe. Ja to, a wczoraj zjadłam tiramisu, przyznaję, tak, latałam. Tak. Ja zawsze kawę natto piję, to też chyba nie jest zdrowe. Nie. A ja wczoraj tak na noc sobie tak walnąć o 9 w kawiarni coś słodkiego. To też jest to zabójstwo. Po prostu dla figury, która właśnie już mam zabitą ją, więc może... Ale o co ci chodzi? Przecież masz nienaganną figurę. Dobra. Co ty tak szurasz, matko? Co? Co ty tak szurasz? A czym ja szuram? Znaczy, nie wiem, ja słyszę szuranie, a my w ogóle... Wiesz co? Zastanawiam się, czy to po mikrofonie jakiś ten... Jezu. Kabel, nie ten. Hello, nie. Ziemia do Beksi. Czy ja śnię na jawie, czy ja mam sen śniadomy? Ale o co chodzi? Bo ja nie wiem, czy my w końcu rozmawiamy ze sobą, czy my nagrywamy podcast. Nagrywamy podcast rozmawiając ze sobą. Betty, co ty masz w tej coli? Nic nie mam, mam naprawdę samą kolę. Ja sprawdzam, słuchaj, nieucham, czy mi soczek nie sfermentował. Teraz wybaczą nam wszystko, przecież jest na nowy rok, to no oni są kochani. Tylko ich gwałtownie teraz nie budźmy, bo już posnęli. Przy tych opowieściach o coli, tak. Może myślą, że tu dojdzie do jakichś incydentów właśnie, no. Że ja coś w coli miałam. No dobra, no to właśnie dlaczego, tak jakieś podsumowanie, dlaczego doszło do tego właśnie zaniku turnusu, dlaczego ten kanał tak, jeszcze tam czasem coś jest, nie, ale dlaczego tak to wszystko klapło po wypadku? Po wypadku, wiesz, to chyba to cała ten kryzys covidowy, ta, wiesz, nie, to takie wszystko klapło. I tak. No ale potem na szczęście nie pozwoliłam na to, żeby oklapło do końca. No. I doszło do całkiem nowego projektu, o którym opowiemy w kolejnej audycji, ale możliwe jest, że ta audycja będzie wyemitowana przed tą audycją, która jest w tej chwili. Więc już ją słuchaliście, pewnie. Słucham? Mówię, że już ją słuchali słuchacze. Nie, ja myślę o całkiem nowej audycji, którą nagramy wkrótce. Ale nie będzie, nie wiadomo, w jakiej kolejności będziemy to emitowały. Czy ta będzie wcześniej, czyli w tę niedzielę, znaczy w tę, za tydzień, w niedzielę, czy wcześniej będzie ta audycja, którą nagramy teraz po tej? Zobaczymy, słuchacze. To będzie wielka zagadka. No dobra. To pa, pa. To pa, pa. Czekaj, jakoś może ładniej. Na 3-4. 3-4. To pa, pa. Pa. O Jezu.